Pomysł powstał w tamtym roku. Rozmawialiśmy o zbliżającym się jubileuszu, 110 lat powstania naszego klubu. Bardzo chciałem to w jakiś sposób uczcić i praktycznie od stycznia zabrałem się za tekst. Szukałem pomysłu na muzykę. Zależało mi na tym, aby nagrać utwór, który będzie podkreślał wartość naszego klubu, który będzie mówił o tych 110 latach, który będzie mówił o Łodzi, o tym, że my określamy się jako rodowici. I dosyć długo szukałem pomysłu na taką rockową balladę, myśląc o utworach, jakie są znane w całym świecie, na przykład FC Liverpool, You Never Walk Alone. I któregoś dnia przyszedł mi pomysł. Posłuchałem pewnego nagrania, które spowodowało, że w środku nocy wziąłem gitarę i praktycznie muzykę napisałem w ciągu godziny. Cieszę się, że jesteśmy teraz tutaj w studiu. Cieszę się, że wspólnie z prezesem Tomaszem Salskim wymyśliliśmy tę sytuację. Początkowo myślałem jeszcze o innej grupie ludzi, która mogłaby to zaśpiewać, ale jednak pomysł pana Tomasza, że dobrze by było, żeby wywodzące się z różnych pokoleń osoby znakomite dla naszego klubu, dla naszego łódzkiego sportu, tak jak Mirek Bulzacki czy Marek Saganowski, pan Lejczyk, Artur Partyka, Michał Kołba i inni, uświetnili to nagranie. Czuję się znakomicie i uważam, że efekt będzie taki, jaki żeśmy sobie zakładali. Bo był taki moment, kiedy ja kończyłem tekst Niezwyciężeni, Niepokonani, i oni zostali pokonani. I to jeszcze u siebie. I był taki moment, że mówię, muszę być do końca szczery. I odłożyłem pisanie na moment, kiedy zaczną znów wygrywać. I to jest naprawdę coś tak bardzo emocjonalnego dla mnie, że po prostu wygrali, zaczęło iść dobrze, dołożyły się do tego siatkarki. No i teraz to jest prawda. No, to chodzi o to, żeby to było wszystko prawdziwe. Teraz już jest prawdziwe. Mistrzów znamy z ich osiągnięć sportowych, to proszę powiedzieć, jak sobie radzili przy mikrofonie? No poradzili sobie jak mistrzowie, po prostu nie odpadli w przedbiegach, tylko bohatersko, niezwyciężeni, niepokonani, rozśpiewani.